I jeszcze jeden krótki filmik. Cały czas jesteśmy w obszarze reguł asocjacyjnych. Tym razem, jak to zrobić z czystego Pythona. Posłużymy się, ponieważ Scikit-learn nie posiada tutaj żadnego wsparcia dla reguł asocjacyjnych, my posłużymy się pakietem ML Extend. Jeżeli go nie macie, to można go sobie w ten sposób zaimportować. A oprócz tego zrobimy sobie dosyć nietypowy przykład zastosowania reguł asocjacyjnych, mianowicie zaaplikujemy reguły asocjacyjne bezpośrednio do tekstu. Potraktujemy wszystkie słowa, które pojawiają się w ramach jednego zdania, jako produkty, a jedno zdanie będzie dla nas koszykiem zakupów i spróbujemy zobaczyć, jakiego rodzaju wzorce, jakie kombinacje słów, jakie n-gramy są częste w takim oficjalnym tekście. Postanowiłem posłużyć się opisem Poznania z Wikipedii, więc przy okazji jeszcze Beautiful Soup, żeby sobie sparsować. No i tutaj mamy czysty opis Poznania. Tak, tak wygląda opis Poznania z Wikipedii. Teraz podzielimy sobie to na paragrafy i wyrzucimy wszystkie linie, które mają mniej niż dwa słowa. Więc trochę nam to się wyczyści. No i teraz mamy kolejno. To są teraz nasze transakcje. Więc tutaj gdzieś, no, musiałbym poszukać dokładnie, gdzie ten koniec Poznania jest. Aha, bo ja tu paragrafami pojechaliśmy, więc pewnie będą troszeczkę dłuższe. Ponieważ sporo tutaj jest jeszcze śmieci, plus bardzo dużo jest słów typu stop words, czyli takich, które no nie są ze sobą specjalnie dużo informacji, więc też się ich pozbędziemy. Pakiet NLTK zawiera w sobie już predefiniowane listy stop słów dla wielu różnych języków. Więc ja sobie tutaj zaimportuję słowa z języka angielskiego. Jeżeli Was interesuje, co to są za słowa, to tego corpus import. I wybierzemy sobie słowa dla języka angielskiego, no i tutaj macie listę tych słów. Tak, to jest przygotowane już prosto do użycia. Zatem czyścimy sobie zbiór danych i to są teraz nasze transakcje. Tak? Więc tutaj macie pierwszą transakcję, to jest druga transakcja, trzecia transakcja. Każde zdanie stanowi osobną transakcję. Więc jesteśmy gotowi teraz, żeby zacząć odkrywać tutaj reguły asocjacyjne. Zobaczcie, w jakim formacie potrzebne są te zdania. Pakiet ML Extend posiada w sobie moduł preprocessing, który potrafi to zakodować w postaci transakcji. I to kodowanie w postaci transakcji oczywiście sprowadza się do tego samego, co poprzednio, to znaczy do zamiany tych transakcji do postaci poziomej. My mamy w tym opisie Poznania 101 zdań. Każde z tych zdań, jak mówiłem, będzie nam reprezentowało jeden koszyk zakupów i po wyczyszczeniu zostało nam 1300 słów. Każde z tych słów będzie reprezentowało, to będzie jedna kolumna. No i oczywiście tutaj wartość false oznacza, że dane słowo nie występuje w tej kolumnie, a wartość true oznacza, że słowo występuje. Tutaj macie oryginalne słowa, czyli pierwsza kolumna reprezentuje słowo AB, druga kolumna to jest słowo academic, trzecia to academy i tak dalej, i tak dalej. No więc możemy sobie podejrzeć nawet, co tutaj dokładnie jest. Pakiet ML Extend jest napisany w ten sposób, że wymaga załadowania danych do obiektu typu DataFrame oferowanego przez bibliotekę Pandas. No więc dokładnie to właśnie zrobimy. Utworzymy sobie nowy DataFrame, wczytamy tam tą macierz utworzoną, a jako nazwy kolumn weźmiemy sobie nazwy zamieszczone w tym zbiorze danych. Więc tutaj macie początkowy element, tak, tylko pierwszych 5 wierszy, 1300 słów. No i jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. I to wszystko. Zasadniczo po doprowadzeniu do tego stanu możemy już sobie teraz uruchomić znajdowanie zbiorów częstych. Tutaj zaimplementowanym algorytmem jest nie fpgrowth, tylko właśnie algorytm a priori, o którym na pewno już mówiliście sobie na wykładzie. Ten algorytm przyjmuje jako parametr minimalne wsparcie. Jeżeli byśmy nie powiedzieli use call names, no to wtedy dostalibyśmy numery tylko, byłoby to mało czytelne, mielibyśmy informację, także jeśli wystąpiło słowo 5 i 6 i 10, to wtedy też 12, więc wydaje się, że tak jest wygodniej. Dostajemy
Nasz zbiór tutaj dla poziomu wsparcia 5%. Znajdujemy 127 zbiorów częstych. Największy z nich to zbiór czteroelementowy Poznań Region Greater Poland. Tak, to jest kombinacja czterech słów, które występują w zdaniach w 5% wszystkich zdań w opisie Wikipedii. Możemy również zobaczyć sobie reguły asocjacyjne zamiast zbiorów częstych. Dokumentacja pokazuje nam, co tutaj się dzieje. Mamy funkcję Association Rules. Macie opis po kolei wszystkich miar, z których można skorzystać, więc one są tutaj nawet zdefiniowane. Opisane są wszystkie parametry itd., itd. Także wygodnie pod ręką cała dokumentacja. My znajdziemy sobie reguły na podstawie miary ufności, confidence. Przyjmiemy, że minimalny poziom wsparcia wynosi 70. procent, no i dostajemy takie oto reguły. Na przykład, że jeżeli w zdaniu wystąpi słowo also, to wystąpi również słowo Poznań. Taka kombinacja also Poznań występuje w 22% wszystkich zdań, no i ufność 74%. Czyli w 74%, jeśli wystąpiło słowo also, to też wystąpiło słowo Poznań. Moglibyśmy sobie posortować tutaj po ufności, jak i na przykład macie kilka kombinacji, które są zawsze spełnione. Zawsze, jeśli pojawiają się słowa Region Poland, to wtedy pojawiają się też słowa Poznań i Greater. Możemy sobie też generować na podstawie innych miar, tak, tutaj na przykład ograniczenie dla miary lift, czyli tego, na ile częstotliwość współwystępowania tych dwóch słów jest większa, niż gdyby te słowa były od siebie całkowicie niezależne. Tak, gdyby one były niezależne, to prawdopodobieństwo natknięcia się na słowo important i center w tym samym zdaniu byłoby takie samo jak iloczyn prawdopodobieństwa natknięcia się na słowo important i prawdopodobieństwa natknięcia się na słowo center. Natomiast jeśli to prawdopodobieństwo łączne tutaj, jak widzicie, jest prawie że sześciokrotnie większe niż gdyby te słowa były niezależne, więc zakładamy, że ta kombinacje słów Greater Poland albo Center Important są daleko powyżej tego, czego byśmy się spodziewali, gdyby to były zdarzenia niezależne. To, co tutaj jest zwrócone w kolumnach Antecedents, Consequence albo dla zbiorów częstych w kolumnie Item Set, to są obiekty klasy Frozen Set. Ponieważ to jest frozen set, więc możemy sobie do tego wykonywać normalnie w Pythonie operacje. Na zbiorach możecie znaleźć sobie podzbiory, nadzbiory, możecie robić sobie różnice zbiorów, co Wam się żywnie podoba. Tutaj na przykład aplikujemy funkcję isSuperset i szukamy wszystkich nadzbiorów zbioru Capital i Polish. Tak, no i okazuje się, że znajdujemy tylko jeden i to jest Polish Capital Poznań. Może spróbujmy, to jest minimum threshold 0,5, no to może znajdźmy sobie, no, myślałem, że będzie tego więcej, metric, bo to jest confidence, oczywiście, metric confidence, więc to nam tutaj niewiele zmieni, no możemy zobaczyć na przykład, co będzie, jeżeli weźmiemy sobie tylko i wyłącznie słowo Polish, no i wtedy tych reguł jest zdecydowanie więcej. Bardzo prosty, bardzo nieskomplikowany pakiet z prostym API, ale w gruncie rzeczy w zupełności wystarczający. Także wszelkiego rodzaju operacje, gdybyście chcieli je robić nie w środowisku GUI, tylko właśnie bezpośrednio w czystym Pythonie, to do tego się świetnie nadaje.